Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jak już zauważyliście pewnie w pierwszej przebitce z filmu, przygotowaliśmy dla Was boksy boleniowe. Teraz siądę sobie gdzieś na chwilkę. Tu jest klima, nie wiem czy mnie będzie słychać. Więc sobie wybiorę taki fotelik. O, ten jest dobry. Poczekajcie, poczekajcie. O, i już jesteśmy. Tak, bo były pytania o boksy, ale nie tylko boleniowe. Boksy boleniowe Champion Fishing będą pierwszymi, jakie pojawiły się w sprzedaży. Długo się do tego zabieraliśmy, a się w końcu zabraliśmy i stworzyliśmy z Adasiem boksy boleniowe. Marzy nam się, żeby jeszcze przygotować boksy pstrągowe, boksy kleniowo-jaziowe, boksy na sumka z łapy i może jakieś takie boksy okolicznościowe z limitowanymi kolorami przynęt, ale to jeszcze nad tym się zastanowimy. Po pierwsze tak, dlaczego boksy? Bo dużo wędkarzy nie wie na co się zdecydować, a w takim boksie ma wszystko, co jest potrzebne, żeby złowić bolenia. I oczywiście w boksie jest tanie. Czekajcie, bo tak, w boksie jest 5 przynęt boleniowych. Już słuchajcie, sobie odpalimy stronkę fatfish.pl. Jak wpiszecie w wyszukiwarce boks boleniowy, od razu Wam wyskoczy boks boleniowy Champion Fishing. Kosztował, nominalnie powinien kosztować 225 zł, a jest do wzięcia za 180 zł. W środku macie 5 handmade'owych przynęt boleniowych. Jak dalej sobie, sam nie wiem od czego zacząć, bo tak się tym wszystkim jaram, że w ogóle udało się tu w końcu dopiąć. Tak to wygląda i w opisie macie po kolei, jakby w opisie produktu po kolei rozpisane, co znajduje się w środku, parametry wszystkich przynęt i tak dalej. A teraz ja tak pokrótce Wam to wszystko opowiem. Więc box ma formę takiego limitowanego kartonika obrędowanego logiem Champion Fishing. W środku też będzie folder w postaci takiej widokówki i z tyłu będzie dedykacja z podpisem, własnoręcznym podpisem Adasia i moim, także jak ktoś lubi takie gadżety zbierać, to też będzie sobie mógł właśnie taką dedykację z datą i z podpisami gdzieś tam schować do książki, jak ktoś mówi, albo pod poduszkę najlepiej. I teraz w takim boksie macie 5 przynęt. I my tak je dobraliśmy, wiecie, to są przynęty, którymi my zazwyczaj na co dzień też bolenie łowimy. Ale tak rozkminiliśmy, żeby dać coś jaśniejszego, coś ciemniejszego, coś cięższego, coś lżejszego. I tak zaczniemy od pierwszej przynęty. Tutaj mamy fatrapę 28 gramów. Czyli dość ciężka cykada. Co do samej charakterystyki pracy, ona jest chyba najlotniejsza z nich wszystkich. Może ze względu na ten ostry dziubek. Fajnie się ładuje, dość mało koziołkuje w powietrzu. I jeżeli chodzi o parametry rzutowe, naprawdę tam leci jak Adam Małyś z Wielkiej Krokwi za dawnych lat. Drugą przynętą też będzie fatrapa, ale już 38 gramów. Jest to najcięższa cykada w naszej ofercie. I nie wiem, czy nie na rynku. 38-gramowa cykada dalekiego zasięgu do obławiania głębszych. Możecie nią też łowić z powierzchni, ale i obłowicie głębsze miejscówki, głębsze rynny, szybsze miejsca. Możecie zejść troszeczkę głębiej niż pozostałymi cykadami. Najbardziej uniwersalne cykady ze stajni Champion Fishing, czyli Turbo Płocie 8,5 cm, 21 gramów. Jest kolor taki grafitowy. Ta poprzednia był taki granat z seledynowym brudkiem. Jeszcze poprzednia był seledyn. Mamy jeszcze w tym boksie czarna zebra z żółtymi paskami. Zebra z żółtymi paskami, tak ją w skrócie nazywamy. No i jakby dodatkową przynętą, która jakby kolory będą różne w tej turbopłoci ze sterem. Jest to klasyczna sterówka boleniowa do prowadzenia ekspresem, ewentualnie do wolniejszego prowadzenia w nurcie albo przytrzymywania gdzieś tam w toni, w nurcie. Musi być troszeczkę szybszy, bo jest to przynęta tonąca, więc w zbyt małym nurcie nie przytrzymacie, ale jest to klasyczna przynęta właśnie boleniowa do
dalekich rzutów i prowadzenia ekspresem pod samą powierzchnią. Są to przynęty, my nimi łowimy przede wszystkim na rzece, tak? Ale można też łowić nimi na wodzie stojącej. Na wodzie stojącej musicie pamiętać o tym, że jest ważne to, by dobrać, przede wszystkim musi na wodzie stojącej być boleń w danym łowisku. Trzeba mu dobrać kolor przynęty, porę dnia, zazwyczaj. Nie mówię, że zawsze, zazwyczaj najłatwiej bolenia z wody stojącej będzie Wam złowić albo wczesnym świtem, albo późnym wieczorem. Ale to każde łowisko rządzi się swoimi prawami. Mówię o takich łowiskach, gdzie z brzegu próbujemy je łowić i jeszcze zanim zrobi się gwarno nad wodą, wtedy mamy największą szansę na przechytrzenie takiego bolenia z wody stojącej. Musicie też spróbować dobrać kolor, dobrać gramaturę, tempo prowadzenia, czy prowadzić szybko z uniesioną wędką do góry pod samą powierzchnią, czy takim w półluźnym tempem w połowie toni. Ja bardzo lubię cykadami w toni bujać, tak? Czyli to już mówiłem parokrotnie. Podbijam sobie 2-3 razy i kasuję luz, opuszczając szczytówkę. Podbijam 2-3 razy, kasuję luz, opuszczając szczytówkę. Zazwyczaj brania są w momencie tego kasowania luzu, jak przynęta sobie w toni lekko opada. Fajne, mocne strzały. Więc na wodzie stojącej dobierzcie sobie gramaturę. Starajcie się łowić i na wodzie stojącej, i na płynącej. Od najlżejszych do najcięższych, tak? W pierwszej kolejności zakładajcie tą 21-gramową cykadę turbopłoć, czy tą sterówkę turbopłoć. Później zakładajcie sobie 28-gramową fatrapę i na końcu 38-gramową fatrapę. Gdzie ona się tutaj jest? Więc starajcie się obławiać od najlżejszych przynęt, od górnych partii wody, schodzić niżej i potem cięższymi, nie? Natomiast jeśli mówimy o łowieniu w rzece, najprościej, najłatwiej, jeżeli macie warkocz na szczycie główki, czy macie rynnę przed sobą dość szybko ciągnącą, staracie się rzucać jak najdalej, przerzucać to miejsce z dość szybkim nurtem i tak naprawdę bardzo często przynęta sama szuka ryby. Prowadzicie sobie z uniesioną szczytówką powolutku, kasując luz, ona wachlarzem, ta przynęta sobie schodzi tu w stronę brzegu, jak już jest bliżej brzegu, podnosicie szczytówkę do góry i dość szybko staracie się przynętę wyciągnąć, po pierwsze, żeby Wam w zaczepach nie zaparkowała, i też zdarzają się brania, że gdzieś tu przy opasce, gdzieś na pograniczu warkocza i spokojnej wody będzie stał boleń i na toku przynętę, tak naprawdę wyciąganą ekspresem z wody, zareaguje i strzeli, też są fajne brania. Ogólnie można też tymi cykadami łowić z opadu. One normalnie wszystkie pracują w opadzie, więc z tego co ja mam informacje, to na Nieliszu swego czasu chłopaki, tam nasi znajomi, sporo sandaczy łowili właśnie na te cykady z opadu. Szczerze to my tak sandaczowo, cykadowo to średnio, jeżeli chodzi o mnie, Adasia. Bo po pierwsze może dlatego, że najwięcej łowimy na Wiśle, a tego sandacza jest mniej i raczej nie poświęcamy mu czasu, bo nie mamy go zbyt dużo. Natomiast jechać gdzieś nad wodę stojącą i próbować łowić sandacze, to też nie mamy czasu. Nie zawsze mamy czas na takie wypady, ale może niebawem się to zmieni. Na pewno większe na to szanse będą, jak będziecie kupowali nasze przynęty, bo to dla nas jest duże wsparcie i dla nas, i dla Fatfisha, a Wy macie pewność, że macie sprawdzone i przede wszystkim łowne przynęty i macie takiego boksika z 5 łownymi przynętami. Nie bójcie się tych dziwnych kolorów. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy z Adasiem łowić rażącymi kolorami, dużo wędkarzy się z nas po prostu śmiało, myśleli, że my kitujemy, stąd też na moim kanale pojawiały się filmy wędkarskie, gdzie pokazywaliśmy wszystko. Od miejsca, gdzie łowimy, zarzucenie przynęty, prowadzenie, branie, hol, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, żeby faktycznie na takie przynęty łowił, bo na początku, ja pamiętam jeszcze innych rękodzielników, jak znajomych kolegów prosiłem, żeby mi zrobili boleniówkę seledynową, czy rażący pomarańczowy, taki fluo, jebitny, naturalny kolor, wszyscy mi odmawiali. I tak naprawdę Adaś był chyba, przynajmniej z tych, których ja znam, pierwszym takim rękodzielnikiem, który robił przynęty boleniowe w takich niestandardowych kolorach, jak właśnie seledynowy, jak czarny, jak czerwony, jak takie papudrak tak zwany, tak? Seledyn z czerwonym, z czarnymi paskami. Okazało się, że to przynosi ryby, działa na te bolenie, one to lubią.
Ale słuchajcie, to nie tylko bolenie lubią przynęty w nienaturalnych kolorach. Jeżeli spojrzycie na połów szczupaków, sandaczy, pstrągów, troci, łososi, większość tych ryb zazwyczaj łowi się na przynęty w kolorach nienaturalnych, które nie występują w przyrodzie i praktycznie kolorem nie przypominają za bardzo nic, co mogłoby być pożywieniem tego drapieżnika, a pomimo tego gdzieś tam na instynkt tego drapieżnika działają, prowokują je do brania. Także fajna zabawa. My się bardzo cieszymy, że udało się wystartować z pierwszym boksem boleniowym Champion Fishing. Jest tego raptem kilkadziesiąt sztuk, więc pewnie nie wiem, czy dla wszystkich wystarczy. No jak się skończą, to od razu jesteśmy przygotowani, żeby dorobić kolejne. Także mamy nadzieję, że szybko znikną i będziemy szykować kolejne boksy. Także jeszcze raz, czekajcie, wejdę sobie na stronkę, bo dopiero to się włączyło i już te linki wszystkie działają, żeby wam jeszcze przypomnieć. Cena nominalna była 225 zł za taki boks, jest minus 20%, czyli 180 zł płacicie za 5 przynęt boleniowych ręcznie produkowanych przez Adasia, już nie w swoim lochu, ale w nowej pracowni. Oczywiście podlinkuję wam te przynęty, żebyście mogli je łatwiej znaleźć i wystarczy po prostu wziąć to, założyć na wędkę, iść nad wodę, popróbować. Reszta już jest w waszych rękach, a wy macie pewność, że macie sprawdzone łowne przynęty, taki set przynęt, który w zupełności wystarczy wam do tego, żeby złowić bolenia na każdej wodzie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. O nie, tak do góry nogami tak nie możemy zakończyć. O tak.